Witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Nasz Sportowy Tydzień Rozpoczynamy od tenisa stołowego W meczu na szczycie Dekorglas grał w Grodzisku z Bogorią Wygrała Bogoria 3 do 2 Choć po dwóch pojedynkach wygranych przez Dyasa i Grota Prowadził Dekorglas 2 do zera. Pozostałe trzy walki wygrała Bogoria, w tym decydującą o wygranej grę deblową. W tabeli w dalszym ciągu na prowadzeniu zespół z Działdowa z dorobkiem 36 punktów. To jednak nie koniec pojedynków naszej drużyny z Bogorią. Już w czwartek, 16 lutego, kolejna potyczka między tymi zespołami w ramach rozgrywek Pucharu Europy. Będzie to pierwszy mecz półfinałowy, który zostanie rozegrany o godzinie 16.30 w Działdowie. Halowa piłka nożna. Pań oczywiście. W pońsku rozegrano turniej puchar starosty płyńskiego w kategorii pań. Na wysokim trzecim miejscu uplasowały się piłkarki Polonii i łowo, podopieczne trenera Radosława Kupińskiego. Najlepszą bramkarką zawodów została Angelika Stanicka z Polonii. Piłka nożna naszych drużyn. W meczach kontrolnych nasze zespoły uzyskały następujące wyniki. Polonia i MKS Przasnyż 1 do 4. Iskra w Kra Radzanów 6 do 1. Gole dla Iskry Mateusz Rynkowski 2, Adrian Cieszkowski, Cezary Pieckowski, Dominik Osiński i Dawid Arczewski po 1. MKS Działdowo, Kormoran Zwierzewo 1 do 3. Gola dla MKS-u zdobył Łukasz Szymański. Delfin Rybno, Orzeł Janowiec Kościelny 3 do 5. Gole dla Rybna Patryk Rozentalski 2 i Mariusz Szatkiewicz 1. Well-Litzbark, Żabianka-Żabiruk 7 do 0. Gole zdobyli Skonieczka 3, Moskal-Wysocki, Godziszewski i Kalinowski po 1. Bieg numer 222. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowały 44 osoby, w tym 22 panie. Pierwszy na mecie był Krzysztof Cytlał, a wśród pań Irmina Blank-Olszewska. Dla Leona Mederskiego był to już dwusetny bieg w Malinowie. Gratulujemy! W biegu poprawiono cztery rekordy życiowe. Grali hokeiści. W turnieju hokejowym opuchar burmistrza Ciałdowa występowało sześć zespołów. Oto kolejność: pierwsze Przasny, drugie Gardeja, trzecie Ostruda Morąk, połączona drużyna, stalowe rekiny Ciałdowo, Olsztyn i Ciechanów. Turniej tenisowy w Rybnie. Zakończyły się rozgrywki amatorskiej Ligi Tenisa Stobowego. Zwycięzcą został Marcin Zieliński. Na drugim miejscu plasował się Miłosz Cegielski, a na trzecim Bartłomiej Sieński. Organizatorem był Osir Rybno, a koordynatorem rozgrywek Krzysztof Anisiewicz. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w naszym kolejnym programie.